poprzednim odcinku. Dzisiaj o 6:00? Mówisz serio? Obiecałem, że zaraz po wyjściu ze szpitala przystąpimy do czytania. Dzisiaj? I ty przy tym będziesz? Tak. Dużo bym dała, żeby zobaczyć jej minę. Zdam ci szczegółową relację wieczorem. Zaraz po odczytaniu testamentu zabierasz się stąd. Już możesz się zacząć pakować. Jeszcze dziś mam opuścić ten dom? Tak. I nie mów, że nie masz się gdzie podziać. Ostatnim razem świetnie sobie poradziłaś. To ciocia kazała mi wrócić. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Reżyseria. Szanowni Państwo, przystępujemy do odczytania testamentu Rafaela de la Torre. Nastąpi to w obecności notariusza oraz pani Eriki Ceballos i pana Pedra Salcedo jako świadków. Potwierdzą oni zgodność niniejszego testamentu z tym, który podyktował na łożu śmierci nieboszczyk Rafael i zaświadczą o autentyzmie podpisów. Oto koperta zawierająca testament. Jest zalakowana. Puszczę ją teraz w obieg, by mogli Państwo stwierdzić, iż pieczęć jest nienaruszona. W przeciwnym razie dokument zostanie unieważniony. Co począć z tym chorwem? Jest agresywny, szuka guza. Dziś miał podbite oko i pokiereszowane łapy. Pociągnęłaś go trochę za język? Tak. Twierdzi, że matka go nie kocha i dlatego wyrzuciła go z domu. Opowiadał ci o matce? Jak ty szybko zjednujesz zaufanie tych chłopców? Co jeszcze powiedział? Zaparzę kawę i ci opowiem. Zgodnie z procedurą prawną odczytam na wstępie niniejszy dokument podpisany przez spadkodawcę. Al siguiente documento firmado con puño y letra del testador. Ja, Rafael de la Torre, będąc w pełni władz umysłowych, przekazuję pełnomocnictwa panu Gerardowi Bellido, którego ustanawiam wykonawcą testamentu. Mecenas Bellido odczyta teraz kolejne pozycje składające się na majątek spadkowy. Rozpocznę od ewidencji nieruchomości, kont bankowych i akcji. Spis ten uzupełniają budynki na terenie Nowego Jorku, 10 tysięcy hektarów winnic koło miasta Ica, świeżo wyremontowany dom na wsi, kolekcja malarstwa,
Letnia willa Palma de Mallorca, nadmorski dom w Ancon, liczne nieruchomości w centrum Limy i udziały mniejszościowe o ogólnej wartości około 10 milionów dolarów. Zanim otworzymy kopertę zawierającą testament, poproszę o zgłoszenie ewentualnych uwag. Proszę zaczynać, mecenasie Beido. O której to się wraca, cioteczko? Od kiedy to lunch trwa do wieczora? Masz rację, powinnam była uprzedzić. Mama tak się martwiła, wydzwaniała do wszystkich i swych przyjęć w mieście, była nawet w kostnicy. Mówiłam, że będę się niepokoić. Nie trzeba było iść do kina. Udało ci się zaciągnąć ciocię do kina? Owszem. Przecież wszystkie filmy są grzeszne, niemoralne i inspirują zło. Witajcie, jak było? Wybacz. Nie chciałam cię martwić. Byłam spokojna, wiedząc, z kim jesteś. Jak to? Nie byłaś w kostnicy? Otwieram kopertę. Oto dokument. Zechce pan potwierdzić, panie mecenasie? Poproszę do mnie świadków. Meliso? To właśnie parzy kawę. Pani jest jej matką? Pablo San Martín, miło mi. Jej narzeczony, który przyjął sutannę. Zgadza się. Teraz jesteśmy parą przyjaciół. Melissa udziela się u mnie w parafii. Tak, wspominała. Jestem również dobrym kumplem José Antonio. Poznaliśmy się jeszcze na uniwersytecie. Kojarzę. Dużo o tobie opowiadał. Moglibyśmy pomówić chwilkę w cztery oczy o José Antonio i o pani. Wiem o tym obłąkańczym planie zemsty, który pochłania panią bez reszty. Potwierdzam zgodność podpisów obojga świadków. Mam do państwa pytanie. Zgodziliście się świadczyć pod presją, czy też z własnej, nieprzymuszonej woli? Nikt mnie nie zmuszał, panie mecenasie, ani mnie. Wobec tego możemy bez przeszkód przystąpić do odczytania testamentu. Proszę na swoje miejsca. Ja, Rafael de la Torre, kawaler lat 60, będąc w pełni władz umysłowych, świadom krytycznego stanu, w jakim się znajduję, dyktuję ostatnią wolę, unieważniając tym samym wszystkie wcześniejsze rozporządzenia spadkowe. Niniejszym postanawiam o następującym podziale mojego majątku. Dochód z moich akcji przekazuje zakonowi sióstr Szarytek z klasztoru Vice. Jacht mojemu drogiemu przyjacielowi Juanowi Bermudezowi. Jak to? A ja to pies? Mojemu szwagrowi i przyjacielowi Benjaminowi Muniozowi przeznaczam moją kolekcję sztuki prekolumbijskiej i zbiór książek o sztuce. 5% wszystkich moich udziałów w koncernie Mistral zapisuję mojemu pełnomocnikowi i serdecznemu przyjacielowi Gerardowi Beido z jedynym zastrzeżeniem, że nie wolno mu będzie ich zbyć przez 5 lat od mojej śmierci.